O, to nawet mamy pomnik, kurde, Nefariusa. Szkoda, że nie możemy go zniszczyć, ale byłoby śmiesznie, kurde, tak pokonać pomnik Nefariusa. Co z tego, że on się nawet i tak nie obroni, bo jest jebanym posągiem, ale no. A tam się nawet nie dostaniemy. Szkurde! No szkurde! Jak zwykle, kurde, wszystko przeciwko mnie. Dawaj, niszcz się, ty UFO zasrane. Kolejny upgrade, widzę, że tutaj wleciał. Co z tego, że kurde jestem w bardzo krytycznym stanie, jeżeli chodzi o moje HP, ale spoko. Upgrade zawsze miła, fajna rzecz, naprawdę. Dobra, wypierdalać, no ja pierdolę, kurwa. Jakie to jest kurwa żałosne, to naprawdę nie mam pytań, no. Ale kurde, rozpiździec. Szkoda tylko, że te bariery, kurwa, nie chcą się zniszczyć. No dawajcie, ja chcę tam przejść, ja chcę się cofnąć w czasie. Ja chcę, kurde, doznać tych podróży w czasie, tych fajnych takich. Myślałem, że to będzie już koniec. Kurwa, no nie! No i oczywiście, patrzcie, kogo my tu mamy. No, kurwa, zajebiście. Nie będę tego ukrywał, ale mam dosyć. Już się wkurwiłem, powiem wam szczerze. Teraz to się autentycznie wkurwiłem i zrobimy to inaczej. Powiem wam szczerze, że mnie zaczyna to powoli tiltować tutaj, że jest taki rozpierdol. I no kurwa, wszystko... No, jak ja mam to przejść? No teraz trochę mi lepiej poszło, to muszę przyznać. Bo na razie, jeżeli chodzi o HP, to się zajebiście trzymam. Tam widzę, że jest jakiś kurde koleżka, który chce w pierdol dostać. Dobra. Uwaga, uwaga. Już przyleźli, kurde, dobra. Fuck! Jezus Maria, wypierdzielać! Kurwa, co to jest za popierdolona wojna, Jezu! Dajcie spokój! Fajnie, mamy upgrade, kurde, tego robocika. Spoko! Kurwa! Czy ja będę mógł, kurwa, pójść dalej w końcu? Takie mam bardzo ważne pytanie tutaj do gierki i do twórców w zasadzie. Czy to jest odpowiedź... Czy będzie mi to kiedyś, kurwa, dane pójść dalej? Dobra. Sprawdźmy, kurde, to. Dobra. Fuck. Kurwa, no, ja pierdolę. Jakoś sobie daję radę. Jak zresztą zauważyliście, chociaż mówienie, że sobie daję radę, to troszeczkę chyba, bym nawet powiedział, wyolbrzymienie w pewnym sensie.
No dawaj, dawaj, kurwa, no niszcz się. Frajerze jeden z drugim. O Jezus Maria, no serio? Serio, kurwa? Dobra, padł. Elegancko. Wypierdalamy stąd. W końcu! Jezus Maria! I thought you were one of the troops. They've been searching for me ever since I escaped the detainment camp. I need to get back to my hut before they close in. Can you help me get through the ivy? Najpierw kurde zoni. Jeszcze ten mnie będzie tutaj. Nie tiltuj mnie nawet, nie próbuj. No, i do mnie. Do pana, kurde. Dobra, mamy tamtą zasraną sekcję zrobioną. Przepraszam, że ja taki stiltowany jestem, ale naprawdę, to już mnie zdenerwowało bardzo. Dobra, co my tu mamy? No przecież to jest, kurde, mechanika, która teraz jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o całą grę. Wypierdalaj. Jeden z drugim. Ale nie ja! Ale nie ja! Wszystko spoko, tylko nie ja. Kurde, jebane termity. Ajajaj, ile one HP zżerają. Kurwa, kurwa. Dobra, teraz się udało. Wpierdzielajcie tam sobie na spokojnie. Ja chcę przejść dalej. Nie denerwować mnie, proszę. Lecimy, 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 lecimy. Dobrze. Lecą, 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 lecą. Elegancko, dawaj, ta, dawaj, dawaj. Proszę powpierdzielać tutaj. Dobrze. Mamy to. Fajnie, kurde, że nanotek się zmienił z powrotem, kurde, w zwykłą skrzynkę. Nie no, zajebiście, powiem wam szczerze. Jestem, kurwa, usatysfakcjonowany. Dobrze. Elegancko. I... Dobrze! Dobrze, dobrze! Ładnie tutaj lecimy z koksem. Ale mechanika całkiem w porządku jest tutaj. O! Siemanko, witam w mojej kuchni. Ale my sobie będziemy tych tutaj już przeciwników omijać, bo szkoda czasu na walkę z nimi, tak szczerze, naprawdę, szkoda czasu na walkę z nimi. I kolejny zoni uratowany, yeah! Uratowany albo schwytany, nie wiem w sumie. To będzie 14 już. Mogłem się tego spodziewać, że ten śmieć będzie tutaj czekał na mnie.
Jak ja mam ich już kurwa dosyć, naprawdę. Ja chyba jak ja skończę Akraki Temp, to przysięgam wam, z ręką na sercu, ja będę kurde całował dosłownie pada, żeby nie walczyć już z tymi śmieciami kurde pierdolonymi. O, level 5. Mega Construction Bub. O, to będzie coś lepszego nawet, muszę przyznać. No, i o to chodziło. Upgrade z upgrade'em, proszę państwa. Co tu mogę dużo mówić? Co tutaj mamy? Tu są drzwi zamknięte, okej. Primary containment generator disabled. Haha! Nie ma bariery! That must be the time portal Clank was talking about. Elegancko. I teraz wiecie, co możemy zrobić? Gówno! A tak na serio, to jesteśmy w Tombly Outpost 2 lata temu. Czyli teraz, że tak powiem, w tym momencie rozpoczęliśmy podróż w czasie. No cóż, a Crack in Time, tak więc no, wiele tytuł mówi za siebie, no nie? Tak więc w tym razem jesteśmy w takim pięknym, wręcz zielonym miejscu. No zobaczcie, ile tutaj kurde zieleni jest, no. No to wszystko tętni życiem, no nie oszukujmy się. Dobra, i co teraz musimy zrobić? Pogadajmy może z kimś. Hey, are you here to help build Dr. Nefarious's outpost? We were about to build the bridge, but the winch crank rusted up. Nothing we can do. Not for a while. We'll just have to wait for them to finish building the oil derrick so we can fix it. Nothing we can do. Not for a while. We'll just have to wait for them to finish building the oil derrick so we can fix it. We're not supposed to talk about it, but he's inside right now. Can you imagine what those two have to chat about? Dr. Nefarious is brilliant. Why? Why? Because a day without Dr. Nefarious is a day without sunshine. Okej, okay, czyli dowiedzieliśmy się, że fabuła tej planety jest taka, że Ratchet dostał się za pomocą bariery czasowej. No i wiadomo, cofnął się 2 lata temu, by uratować fongoidy z niewoli doktora Nefariousa, tak więc no... Friends Nefarious! What can I do for you this fine day? I was planting some vines when suddenly I felt the urge to stop and help our visitor build his new home. Have you met Dr. Nefarious yet? He's great and wonderful! Glad to help! I know more about horticulture than any fungoid on Xenophar! First, you need to scoop up a seed. Then, find a nice patch of soil. Then you just plant it, nice and deep. In a few years, you'll have a nice, healthy vine. Now, there are 2 more planters around here, if you want to give it a try. Okej. Okay. Więc teraz naszym zadaniem jest w jakiś sposób tutaj roślinki pobudzić do życia. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. Dokładnie tak. I musimy zasadzić sobie tutaj roślinki, żeby coś tutaj wyrosło z tego. Elegancko. To jest troszeczkę podobna misja do tej misji z Jacka i Daxtera. W Jacku i Daxter The Precursor Legacy, gdzie trzeba było tym razem roślinki fioletowego eko się pozbyć, ale no tutaj tym razem zasadzamy roślinki, więc nie ma tutaj tego złego, co by na dobre nie wyszło, no nie? Hey, heaven,
haven't started growing yet. It'll take a few years. The bridge is still out. You need anything else while we wait? Huh? A, i mamy teraz wrócić do ten, teraźniejszości, okej. Okay. No to lecim. More troopers, over there! Aha, i co teraz? Dalej mamy uczestniczyć w tej wojnie? No nie, no kurde, serio? Więcej was matka w do... O kurde, ty. Patrzcie na to. Nara! Ja nie mam zamiaru tutaj z wami walczyć, spierdalajcie ode mnie! Ja nie mam tutaj zamiaru z nimi walczyć, cholera jasna, kurde, wciskaj ten X! What the fuck? Dobrze, 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 uciekamy, uciekamy! Jest, save point. Nareszcie, w końcu, kurde, możemy uciec od tej batalii zasranej. Ale niestety od tych robotów nie uciekniemy, ponieważ musimy najpierw ich unicestwić. Ach, wypierdzielać. Bo zaraz was, kurde, dojadę, szmaciarze. Mam nawet plan, jak ja już to zrobię. Poczekajcie chwilę. To będzie, kurde, piękne. O, i przy okazji coś żeśmy zdobyli, widzicie? Construction shotgun. Okej. Chodź tutaj, dziadzie jeden, ale cię teraz dojadę. Mówiłem? No i po co cwaniakujesz jeden z drugim? Co teraz zrobić? Ja tylko tak chciałbym się zapytać. Bo tu widzę, że na razie nikt nie chce ze mną gadać. Nie wiem przez co nawet. Mam nadzieję, że to nie jest żaden bug ani nic. Dobra, czyli jak teraz mam to zrobić? Powiedzcie mi, jak to teraz zrobić, żeby to wyglądało jako tako w miarę dobrze? Czyli czy ja muszę się dostać do tej roślinki? Chyba tak. Bo tu nikt nie chce ze mną rozmawiać, co mnie trochę dziwi. Tak, zdecydowanie do roślinki. O mój Boże. Dobra, wiecie co? Ja chyba tutaj będę kończył jednak sesję, bo troszeczkę przyznam, że zaczyna mnie powoli łapać zmęczenie, a przez to, że zaczyna mnie łapać zmęczenie, to zaczynam za bardzo rushować i za bardzo się śpieszyć. A, nie na tym ta seria polega, tak więc mam nadzieję, że wam się sposób... Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się ogląda Ratchet & Clank, a Cracking Time. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę serię. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z lewami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discorda oraz Instagram, w szczególności na to ostatnie, gdyż tam informuję was o odcinkach, jeżeli YouTube nie da wam powiadomienia. A z kolei na tych dwóch grupkach, no to tak, na Facebooku integracja, a na Discordzie też integracja. Tak więc to by było na tyle, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć
I do następnego razu. Elo.